Hulk! Niszczyć! No, witam serdecznie. Korowód studencki uważam za rozpoczęty w tym momencie. Batman, Superman, Pikachu, Wonder Woman to jedni z wielu bohaterów, których mogliście zobaczyć na tegorocznym korowodzie studenckim. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji. Jakiego Pokemona boisz się najbardziej? Ojej, ja się żadnego Pokemona nie boję. Ja jestem silny, że ja się niczego nie boję. W małym Pokemonie wielka siła. Który Power Rangers jest waszym ulubionym? Różowy. A co z swoim romansem z zielonym? Proszę. Twój Tutenchamon. Jeszcze przyjdzie. Czekam właśnie. Bo my widzieliśmy tutaj jednego na korowodzie, może wiesz. To nie ten. Szukamy faraona Tutenchamona. Wiesz może gdzie jest? Ja też go szukam usilnie i póki co nie mogę znaleźć, niestety. Czy on jest twoją miłością? Największą. Ile ci piramid zbudował? Jeszcze właśnie żadnej, dlatego go ścigam. Reszta załogi. Tam jest mój jaszczur. Jaszczur. Jakiego jesteś gatunku? Jaszczurowatych? Ale 3-9. Ale jesteś potworem? Można powiedzieć, że tak. Kupiłaś pantofelek dzisiaj? Jeszcze mam, ale już mi spadał. Na razie się trzyma. Zobaczymy w nocy o północy. To może znajdziesz księcia z bajki może, dzisiaj. Może znajdę, kto wie. Na razie nikogo nie widzę. Nie znalazłam do pary. My ogólnie jesteśmy hydraulikami, ale po robocie ratujemy księżniczki. A wy znalazłeś jakąś księżniczkę dzisiaj na tej imprezie? Mieliśmy jedną, ale pewien smok nam ją ukradł. Prosiaczek. Zgubił się. Nie wiem, gdzie jest. Szukałem go, ale chciałem z nim poszubsiać i nie wyszło. To jeden Dalmatyńczyków, a ty tylko jeden. No bo ja jestem tym 102. A gdzie twoi bracia i siostry? Oni są w innych częściach korowodu. Myśmy się tak sprawiedliwie rozdzielili. Ja jednak mam nadzieję, że tak sprawiedliwego podziału nie będzie w kwestii podziału testamentu po naszych rodzicach. A oni już umarli? Niestety. Jesteśmy z oddziału atakującego Kopenhagę. Dlaczego stacjonujesz w Lublinie? Przygotowujemy się. Musimy sprawdzić mleczność duńskich krów, czy się nadadzą do produkcji mleka dla naszej socjalistycznej ojczyzny. Kogo planujecie zaatakować? Zachodnich imperialistów. A nasz Lublin zostawicie w spokoju? Oczywiście, to jest polskie miasto. Za co kochasz UMCS? Za to kochamy też, za cudownych prowadzących, super rozkład zajęć, no i za historię. Jestem Painem, ścieżka zwierzęcia z Naruto. Co będziesz, co będziesz robiła na korowodzie? Będę się dobrze bawić i będę tańczyć do muzyki, która poleci. I mam nadzieję to robić. A wstaniesz jutro rano? Mam nadzieję, muszę. Czy to jest boska impreza? Boska, naprawdę. To... Ksiądz proboszcz poleca. Uczelnia,
UMCS, widzicie, studenci chemii. Nie ma nic więcej do dodania. No i UMCS jest po prostu fajną uczelnią. Organizuję kozienalia, któryś już raz z rzędu będę na kozienaliach dobrze się bawił. I każdemu innemu też polecam, żeby dobrze się bawić, czy na kozienaliach, czy ogólnie na imprezach studenckich przez cały rok. Czy jest dobrym zawodnikiem? Tak. Chcecie go w swojej drużynie? Pewnie. Ile mu zapłacicie? Nic. Ale za darmo ma grać? A jak? No to jest, to nie jest wolontariat rugby. Z pasji. Cześć, właśnie zostałem legendą. Mam nadzieję, że to będzie w telewizji. Dobra, to nagrajmy to. Kim wy jesteście, dziewczyny? Joker, obviously. Harley Quinn. Dobre czy złe bohaterki? Raczej złe, aczkolwiek Harley trochę robi dobrych rzeczy też. A Joker jest zły, po prostu zły. Zły. Dlaczego jesteś zła? Bo lubię być zła. A nie lubię być dobrym, ratować świat? Mech. Cię szlaban na udział w korowodzie od rodziców? Tak. Za swoją ocenę na studiach. Przykro mi, może za rok. Spróbujemy. Jak ci się podobało na tegorocznym korowodzie studenckim? Tegoroczny korowód studencki był bardzo długi i bardzo fajny. Spotkałem wielu ciekawych ludzi i na pewno w przyszłym roku jeszcze raz na takim się pojawię. Bardzo dobrze się tutaj bawiłam. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam. Do widzenia. Korowód studencki właśnie dobiegł końca. Jest to znakiem, że właśnie rozpoczynają się tegoroczne koncerty na kozienaliach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.